Cześć, witajcie! Z tej strony kawiórka, z drugiej strony kawiórkowcy, czyli wszyscy ci, którzy lubią pić kawę. Witajcie na moim kanale. Bardzo was przepraszam za ciąganie nosem, ale jestem lekko chora. Zawsze jak chodzę do pracy, zachoruję. Później mam dni wolne i jestem chora. Pod koniec moich dni wolnych się wykuruję i później znowu muszę wrócić do pracy, żeby zachorować. Dobra, więc dzisiejszy film będzie bardzo szybki, bardzo krótki, bardzo ekscytująco. Będzie bardzo szybki i ekscytujący, ponieważ będziemy oglądać śmieszne filmiki razem z kawiórką. Z rana, przy kawiórce, z rana czy po południu, w każdym razie przy kawiórce pooglądamy sobie śmieszne filmiki. Zapraszam. Pierwszy filmik, co my tu mamy? A, i daję kredyt dla tiptop.pl. Będzie tam gdzieś na dole w description, więc jeśli będziecie chcieli sobie zajrzeć na więcej filmików, to serdecznie zapraszam. Grubo! Ej, w ogóle jak krzyczę do was? Chyba trochę za głośno sobie włączyłam dźwięk, bo aż podskoczyłam, jak on tym piwem tak pyciu! Dobra, następny proszę. Ho, ho, ho! Bля, ho, 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 ho! Ты не могу, так я с мамой разговаривала. My bor! I don't speak Russia. I don't understand. Kojarzycie te popularne amerykańskie materace i poduszki Purple? Chyba. Są one strasznie drogie, ale oczywiście Chińczycy przychodzą z pomocą. Oczywiście, jak zawsze Chińczycy przychodzą z pomocą, żeby zrobić coś tańszego i znać życie lepszego. Przedstawiam wam poduszkę czy też siedzisko wykonane w tej samej technologii. Co? Ale jak to? Tutaj jest o wiele taniej. Wykonana jest z żelowej substancji w kształcie plastra miodu. Dzięki temu jest bardzo wygodna, pozwala na równomierne rozprowadzenie ciężaru ciała, a w dodatku jest przewiewna. Czemu się dałem na jego? Mamma mia! Założę się, że jak ja bym zrobiła ten test, to jajko by pękło w pół. Jej konstrukcja sprawia, że możemy usiąść nawet na jajku, a ono i tak nie pęknie. Co ty nie powiesz? W razie zabrudzenia wystarczy ją umyć pod bieżącą wodą. Jeśli dużo czasu siedzisz przed komputerem, to powinieneś sobie taką zamówić. A no ja całkiem sporo czasu siedzę przed komputerem. Powiem wam, że dziennie siedzę około 13 godzin. Chyba, że idę do pracy, no to wtedy siedzę w pracy. W każdym razie, chyba sobie taką sprawię. Podkładkę, pod tyłek. Bo jednak siedząc tyle godzin przed komputerem, moja pupa zaczyna się spłaszczać i boleć. What the? A jeszcze wróciło! Ona go dowaliła! Dobrze! Chciatko buzi. Mówię teraz do męskiej części widowni. Jeśli nie dacie buzi swojej kochanej, to przygotujcie się na kopniaka w dupę. Wow! Klapki! Z klapek wypadł! To nie było śmieszne, to na pewno bolało. Znaczy było śmieszne, ale nie można się śmiać z ludzi, którzy się przewrócili, jeszcze się zaślizgnęli i jeszcze zgubili klapki w powietrzu. Dobra. Ale trzeba mieć pecha! No. I know how to save him. Nie mam jajeczek, ale poczułam ten ból. Ty. Dobry sposób na wybieranie butów. Zawsze miałam z tym problem, jak chciałam kupić jakieś buty przez internet. Widzicie? Na moim kanale też możecie się czegoś nauczyć nowego. Czas na kawkę. Poza tym, że nigdy kawę nie piję przed pracą, zawsze piję kawę w pracy, ale tylko dla was, bo musiałam film nakręcić. Boże, jakie mam włosy, jestem chora i w ogóle wyglądam nie wyjściowo, ani nie kamerowo, ani nie filmowo. Lecimy dalej. Bo za pracy się spóźnię, zostało mi 9 minut, słuchajcie, do wyjścia. Widzicie, jak się poświęcam? Tylko dla was się tak poświęcam, pamiętajcie o tym. Tylko dla was, dla was, tylko dla was. To będzie dobre. Lubię te marshmallow. O, zajebiste. Zwłaszcza tak lekko przypieczone na ogniu, ale tylko lekko. Na ognisku, tak, 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 delikatnie. Nie tak mocno. Skąd się wzięła szafa na autostradzie? Szafa, szafeczka, półka. Szok, nie, no. Że co? Tum, 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 tum.
Lubię taki bas, ale to chyba było przygięcie. Patrzcie, widać moje dreszcze? Kamera, pokaż moje dreszcze. Nie widać, nie możesz złapać ostrości. Mam dreszcze, bo lubię festiwale z taką muzą, z takim basem. Karuszyny. So sweet. Pytaśnie, no pięknie, pięknie. Powiem wam, że taka miłość między człowiekiem a psem jest przecudowna. Zwłaszcza, że przecudowny jest piesek i przecudowna jest pani. Bardzo ładnie wyglądają razem. W sensie, jako pani i pies. Boli! Ała! Lubię czasami takie miłe filmy obejrzeć. Płuczę chłopakom, jak to oglądają, bo jednak ja nie mam kulek i nie czuję tego bólu. A wy na pewno czujecie. Ból. Whoopsie! Przewróciłam się. Ej no. A, miałam nie używać tego słowa, przepraszam. Wiecie, co to znaczy po angielsku, tak? A jeśli nie, to mówiłam na którymś filmie, a jeśli nie wiem na którym filmie i wy nie widzieliście tego filmu, to wam wytłumaczę jeszcze raz. Ej no, to znaczy w p***. Postaram się tego nie używać, ale ej no, ile można się śmiać z tego? W sumie ja też mam taki filmik, gdzieś tam nagrywałam, później wam pokażę. Teraz jak byłam w Polsce, to nagrałam i też wybiegłam tak jak szalona na deszcz, ale się nie wywaliłam. Tylko wbiegłam pod rynnę i woda na mnie kapała. Sandra! Weź jeszcze pod rynnę podejść! Dawaj pod rynnę! Pod rynnę! O, kąpiesz się, bierzesz prysznic! Dawaj! Ale fajne przeżycie! Tak? Każdy z was by chciał przeżyć coś takiego? No właśnie. Strzyżemy. Co jest? Mam dreszcze cały czas, jak zobaczę takie rzeczy. Czemu nie jedzą z kibla? Nie rozumiem. Nie rozumieć? Nie rozumiem. O co im chodzi? Trochę mnie wystraszyła. No, dziewczyna ma czym oddychać. Nie to, że jestem zazdrosna. Daj te zyski! No i co? I to wszystko? Jak to jest na 4 minuty? Dobra, słuchajcie, więc teraz lecę szybko do pracy. Spokojnie, nie zostawię was tak. Ja lecę do pracy na 8 godzin. A nie, przepraszam, na 10. Mam nockę dzisiaj. Więc lecę dzisiaj do pracy szybko na 10-12 godzin. Wracam, kręcę część drugą tego filmu. W sensie następne filmiki oglądam. Później to składam wszystko razem za 2 dni i puszczam w neta, żebyście mogli zobaczyć. Więc lecę do pracy i widzimy się za chwilę. Słuchajcie, dzięki za oglądanie, dajcie mi znać, czy podobają wam się takie filmiki. Po prostu dla mnie jest szybciej, łatwiej i czasami lepiej zrobić taki filmik. Plus, czasami będę wrzucała różne inne filmiki z wakacji, vlogi. Plus chciałam jeszcze robić serię typu oglądanie filmików i mam plan na jeszcze lepsze. Ale spokojnie, spokojnie, jest wszystko w swoim czasie. Tak, ja w ogóle chcę wszystko na raz, to. Ja taka jestem, musicie się przyzwyczaić, a jak się nie podoba, to trudno, aż się opluła. Dzięki za oglądanie, pamiętajcie o subskrypcji. Gdzieś tam. Pamiętajcie o dzwoneczku, który koniecznie musicie kliknąć, bo inaczej YouTube nie będzie was informował o każdym nowym filmie, a tego byśmy nie chcieli. No i co, napiszcie na dole w komentarzu, czy podobały wam się filmy i czy chcecie również widzieć taką serię i oglądać moje reakcje na śmieszne filmiki, czy może macie jakieś inne propozycje, dajcie mi znać w komentarzach i widzimy się później, lecę, pa!